Super Mafia Ursus przedstawia. Mamy 15 sierpnia 2020 rok, godzinę 22:44. Zjeżdżają z pola. Przed chwilą jeszcze Mariusz miał live'a na polu. Był Bodzio, żeście jechali z nim bizonkiem. Wjeżdża tutaj do nas Michał. 1014, zobaczcie. Jest. Zatrąbił wam. Z dwoma przyczepami. Ciągnie dwie przyczepy. Tam już też mamy na tym tirze. I tam, jak to się mówi, naczepa tam z tyłu stoi też. Całe wszystko jest obładowane. Za chwilę też Mariusz przyjedzie swoim ciapkiem z następną przyczepą. Tak. Czy jakaś przyczepa tam... Jeszcze dwie przyczepy chyba jeszcze są u ludzi zostawione. W garażach. Tak więc, że będziemy teraz jeszcze czekali za Bodziem. Bodzio przyjedzie bizonkiem. To dogram. Michał tam teraz pojechał na łąki troszkę odkręcić, bo tutaj nawet nie ma jak. Za dużo tu stoi wszystkiego na podwórku teraz. Podjeżdża pod górę. Zestawem wyłączył światło. O. I jest. Jestem. Jesteś. Jestem. Trzymaj, taty scyzoryk. Bodzio jedzie? Jeszcze tam kończą kosić, a oni polnymi pojadą. Aha, no tak. Ja polnymi jechałem, bo tu już trochę ciężaru to. No. Tu jest. To już asfaltem lepiej, nie? Ja. Oni polnymi, nie? Pojadą. 9 ton, tam 5,5, 14,5 żyta. 14,5 żyta plus przyczepy, tamta prawie 2, to na 800. 15, 16,5 prawie, 16,5, 18 ton gdzieś tam jest. 18 ton mówisz, tak mniej więcej. Z przyczepami, ja. Mhm. Pokazywałam widzom właśnie, jest godzina 22:48. Bodzio za pół godziny tak gdzieś będzie pewnie no, nie? To jeszcze tak... im zostało gdzieś tam zbiornik nakosić i po tych polnych przyjechać, nie? Mhm. No. To poczekam za Bodziem. To poczekasz, to i dogram. Godzina będzie. No. Dobra. Dogram wtedy. Bo i tak się tutaj nie widać. Nie widać mnie? Nie. Tam jeszcze musicie ten plan założyć, nie? Tak. No. Więc jeszcze będziemy tu. Zobaczcie, tu jest. Stoi Mareczek. Prawie go nie widać, ale on tu jest. Jestem, stanął jestem. W światełku tutaj. Chodź w światełko. O, lepiej troszkę widać. Już coś się ruszyło. Tak? I Mareczek teraz z Michałem będą jeszcze zakrywać tutaj na tej skani plan. Tak. Tak, bo jest nasypana, dosypana, bo było trochę mniej, ale Mareczek właśnie tutaj z Mariuszem dosypywali żmijką do góry. Właśnie z przyczep skanie nam tutaj pan zostawił i było dosypane właśnie. Teraz to przykryją, bo czasem różnie będzie padać czy coś. Tu już też są plany na tych przyczepach, nie widzicie tego, ale troszkę pierw może było widać, jak było więcej światła. O, tu widać, że taki siwe u góry to jest plan. O. Tak, mamy nakoszone zboża Rzeszowa na przyczepach. Jedną przyczepę zostawiłem w stodole już znajomego.
Jedna ciężarówka jest u znajomego. No. Tu jest ciężarówka pełna, tam przyczepa pełna, tu przyczepy i w stodole pełna i jeszcze Mariusz z pełną przyjedzie. Tak. No, nagrywamy dalej dla was. Jest godzina 23, poczekajcie, bo mi się wyłączyło. 23:23. Mariuszek słychać, że jedzie już. No i z daleka widziałam też bizona. Tak. Zobaczcie, 23:23. Jedzie Mariusz. Swoją zieloną. 30. Tu jest pod górę. Nie zauważył, gdzie Michał pokazuje. Ma wjechać do stodoły. Będzie wjeżdżał do stodoły. A kurzu! O! Mareczek tam światłem świeci. Jo, ja idę już tam do Bodzia pomału. Tak więc, że... Mariuszek tam będzie cofał do stodoły. Schować. Ja idę Bodzia szukać. Mamy pozapalane światła. Trochę... Nie wiem, czy... Bodzio tutaj będzie wjeżdżał, czy... Michał będzie wjeżdżał pod wiatę. Jest właśnie nakręcany dalszy ciąg. Dalszy ciąg. Był live, tak jak wam mówiłam. I Bodzio jedzie. Bodzio jedzie. Bodzio wraca. Bodzio wraca bizonkiem swoim. No. Patrzcie. Jest. Zostaw, Michał wjedzie. On już ma oczy całe wypatrzone. Chyba nie będzie. Zobaczymy. Ja już się cofam. O, otwiera schódki. Otwiera schódki. I schodzi. No. Bodzio jest tu? Bodzio jest tu, ma oczy już wypatrzone. Tam cię jeszcze, Bodzio, nie widać. Ty musisz tutaj przyjść pod lampy. Hello. Bodzio, tu musisz przyjść pod lampę. Największy kawał z Golony. Słuchaj. Cześć, Bodzio. Cześć. Live ten Mariusz. Tak, chodź tu pod lampy, ale jesteś umazany. Ale słuchaj, wiesz co, że nieraz gorzej wyglądałeś? No. No, ale masz całe oczy. Czyli jak byłem chory, to się więcej pociłem, nie? Może tak. No. Michałek tutaj... Wjeżdża. Bodzio trochę tam. Zobacz tam. On musi patrzeć na przód. O. Michał. Zobacz tam, zobacz, żeby tego motora nie. Bo tam motorek stoi. Dawaj. O, widzicie? Słyszeliście to? Bodzio zagwizdał. Bodzio zagwizdał. Bizonek w domku. Bizonek w domku. Bodzio, jak się kosiło, powiedz. Super.
Kurz był. Kurz był, jak ktoś miał pranie, to 5 kilometrów. Taka mgła. To ja dziękuję za ten, A nie mogę tak stać, bo mi lampa prosto... No i jest. No. Jesteśmy w lampie, tak? Tak, taki. Zbytnio nie widać, ale... Taki plon, że szok normalnie. No, to fajnie, nie? No. Jeszcze jeden rok, jak Michał będzie uprawiał, to trzeba będzie koło dotoczyć na sprzęgle mniejsze. No. Żeby mniej... Żeby wolniej jechać. No, żeby wolniej jechał. Zamontować w bizonie, nie? No. Na wszystkich polach nie, bo takie tam nowsze dzierżawy to wiadomo, jeszcze nie są... Nie nowsze, to nie... To też była nowsza, ale nie było źle. No. Nowsza, najnowsza przecież. Tam, gdzie było siane. Co siewniku, tam recenzję wydawałem, nie? Tak. To był ten Którą masz godzinę, Asia, teraz? Już zaraz patrzę. 12 pewnie. Nie, jeszcze brakuje trochę. 23:23. Pół do północy. Tak, prawie. Ale już długo tak się nie kosiło. No, że tak się udało. Wczoraj też byłeś dłużej, nie? Ale dzisiaj jeszcze dłużej. Nie. Ale legi były dzisiaj najpierw wykoszone i wtedy już szło, nie? Mhm. Ale tak było wyprasowane, że szok. No. I ten. Jak za młodu teraz wracam, kurde. Ja. Nieraz to druga była, nie? No też, żeś nieraz wrócił później. Klasę masz, ale tu to mało kiedy. No to dobrze, że ten, że tak akurat, wiesz, że nie było takiej rosy, nie? Że się dało, że nie trzeba było znowuż stamtąd. Ale jeszcze się kurzyło, nie? Mhm. Bo to jednak jest troszkę dalej oddalone pole. Koniami to by było dalej, a nie? No wiadomo, nie? Kombajnem pierwszy raz, no to ten, a teraz to Miki już jest. Tak. Najgorzej jak ruch jest, nie? No, bo teraz jest ruch, nie? Jest teraz zawsze ruch, nie? Nie, ale tam polnymi drogami, bo nasze osie trzeba odczepić, bo to nie ma żartów. Wczoraj Farmer czytałem, że jakaś fundacja chce na krótkie przejazdy, żeby były od lipca do końca sierpnia. Nie mandatami karać. Nie? No. A co, z hederem jak ktoś Farmer.pl, no z hederem, bo mają świętokrzyskim 0,3 do 2 hektarów i kilkanaście działek, a nawet nie ma gdzie odczepić. No, no tak, jak nie mają skoszone, to nawet nie mają gdzie, nie? A w komentarzach, kto chce, ten Farmer.pl, ten niech pisze komentarze. Nie? Nie wiem, skąd mnie to przychodzi, różne świnie, tam ASF, nie naciskałem tego. I w komentarzach, no bo wariaci jeżdżą, mówię, ja byłem kombajnistą, tam jakiś napisał 30 lat, to był priorytet, jeszcze milicja, mówi, prowadziła, nie? Drugi napisał, no to ci jeżdżą jak szaleni, nie? Trzeci napisał, no nie można uciec nad pobocze, bo mają przy samej krawędzi znak drogowy wkarowany, nie? No. Słup. A drogi wąskie, otwór manek, a teraz takie maszyny jeżdżą i ciężarówki, nie? Tak. Widzą to jeszcze widzą, a taki leksynek pojedzie? No, ja jechałem, kiedy jechałem do Starogardu. On jest w ogóle szeroki, a teraz jeszcze header, no ale header z reguły mają z tyłu ciągną, ale on jest też szeroki, wielki, nie? Jechałem do Starogardu, to chyba z 3 kilometry John Deere z pola gdzieś wyjechał, my to czyścimy, żeby to miał na tej sieczkarni. Ja mówię, wszystko co to taki kuszczy, ktoś bronuje? Plewy gubił. No, gubił, a jeszcze miał po przyczepie z tyłu tych plew. No ja. Niektórzy, widzisz, jadą. Idę spać. No chyba się wykąpię. No muszę, nie? No wykąpiesz się troszkę, poczekaj. Tam jest Michał. Co ty go tak prześwietlasz? Ja tak patrzę. Rentgen Michała prześwietl. Tam jest ty. Michała, w ciebie też prześwietli? Też jesteś ciemny. Ty już nie ma gdzie takie... te bryczko wstawiać, kurwa. Nie, no dlatego dwa są pełno. Poza domem. Aha, no, dwa po... No, bo u ludzi. Aha. Już to u ludzi, w tych w garażach. Nie, ma Michał znajomych, kolegów, to... Ja. To przechowują nam. Tak. Tak. Mariusz miał live'a, ja tam krzyczałem do tego live'a, nie? Krzyczałeś do live'a? No mówię, powiedz... Krzyczał do live'a, ty. Powiedz, niech, jak ktoś ma drugiego bizona, to będziemy kosić na dwa. No. Może być nawet... Słyszałam. 79 rok, ale aby w takim stanie jak ten. Bodzia, słyszałam, bo byłam tam też. Było mnie słychać. Na live'ie. Było. Ja? Było. Myślałam, że nie. Nie, no wszystko. Ma zapisane, czy nie? Mm.
Ma na razie, ale później na pewno usunie, bo to dobra. Wiesz, to tak w nocy ciemno, nie, to tak. Tam słaba, nie? I co macie wjechane, czy co macie zrobione? Co ale... tam jest wjechane. To jak tak prawie. Jeszcze powiesz, z bizonka jesteś zadowolony, tak? Michała się spytaj. No to ale ty kosisz. No to... Kto jest kombajnistą do pindla? No ale no. Idzie, nie? No idzie. Jeszcze zostało wtedy co? 8. 8. 3 żyta i 5 łubin. No. To jeszcze troszkę łubin mamy. Łubin to będzie jak pryszcz, nie? Jutro łubin będziemy kosić raczej. Ale może, jak będzie już, będziemy tutaj właśnie to puszczać wam, to już może będziemy mieć po żniwach, jak no, Bóg da. Tak. No bo dziś jest 20. Bo nie? Jeszcze jest parę filmików przed nami, zanim nie, ten... Nie, 20 mówię. Co? 15. Co ty dzisiaj z tym 20? Rano też mówiłeś. Co to jest? No. No bo 1920 rok, nie? I ja 20. No. Słuchajcie, to... To co? To ja już mogę iść do domu? No ty już możesz iść. Zakończony czy nie? Słuchaj, możesz już iść, ale mówię, ten filmik będzie później, nie? Tak więc, że zobaczycie, ale myślę, że już będziemy wtedy mieli już do tej pory skoszone, jak już będziecie oglądać ten film. Mhm. Tak więc, że żegnamy się z na wami. Na razie. Bodzio. Michał. Cześć. Michał i Asia z Super Mafii Ursus. Trzymajcie się, kochani. Pa! Moment. Subskrybuj, oceniaj.